O, dzień dobry. Witamy w nowym dniu. Słuchajcie, dzisiaj ładna pogoda. Trochę zamulaliśmy z rana, więc jest 13:30. I jedziemy sobie chyba skuterkiem gdzieś, bo tutaj ogólnie w tym mieście to nie za dużo się dzieje. Pojedziemy sobie tam na ten taki płaski teren. Uprawne pola tam są takie wzdłuż tej rzeki Ebro i co? I zobaczymy sobie. Podobno są jakieś ładne ptaszki, więc weźmiemy lornetkę, pooglądamy sobie ptaszki może. I to tyle. Ściągam motocykl i ruszamy. Dobra, skuter, wiem. Da nawet radę w jedną osobę go zrzucić. Wepchnąć to jest gorzej, szczerze mówiąc. Potrzeba minimum dwóch osób. Na gazie. Ktoś z Was mówił, że można by było po prostu wjechać na gazie, ale to jest za bardzo niebezpieczne. Poza tym zaczyna się ślizgać koło tam na dole i jeżeli chodzi o zabezpieczenie jeszcze tego skutera, to mam łańcuch taki rowerowy, to też pytaliście. No a jeżeli chodzi o pokrowiec, no to ciężka sprawa, szczerze mówiąc, zrobiliśmy już tyle kilometrów bez pokrowca. Źle nie wygląda. Przetrzeć za każdym razem z szmatką i gitara. Pokrowiec by był problematyczny, bo te pasy. Jak tutaj z tymi pasami teraz ten pokrowiec? O ile te żółte, które tak przechodzą, to spoko, ale te, co go trzymają jak gdyby w tym kierunku, w tej płaszczyźnie, no to słabo. No dobra, robię tutaj porządek i lecimy. Zobaczcie, jak ładnie on wygląda. Powycierane. Lśni się. SH125i. Co on tu jeszcze ma? Z takich dodatków miał tutaj mieć niby podgrzewanie gripów, jak widzicie, ale w ogłoszeniu było, że niby kabelek jest tylko do zlutowania, on był tutaj. Próbowałem go lutować, znaczy lutować. Zrobiłem po prostu taki test, żeby sprawdzić, zanim będę lutował, czy to w ogóle działa. Podłączyłem, ale to się nie działało, więc stwierdziłem, że w dupie z tą przeróbką. Nie chce mi się spędzać na to czasu i odciąłem tutaj kabel, tu kabel i tyle. To nie jest aż tak potrzebne teraz. Nie jeździmy w zimę. Znaczy trochę w zimę będziemy jeździć, ale w ciepłym kraju, więc to nam nie robi aż tak. Rękawiczki można ubrać. Teraz zauważyłem, że pękło mi tutaj lusterko. Niestety, ale to wina pewnego wydarzenia, które miało miejsce, kiedy pierwszy raz ściągałem samemu ten motocykl, skuter. I kolejność odczepienia rzeczy była nieprawidłowa, no i po prostu mi spadł. Spierdzielił się elegancko na bok i troszeczkę właśnie lusterko dostało i troszeczkę ten kuferek, ale nie mocno, bardziej lusterko i one jeszcze było ok. Ale teraz zauważyłem, że pękło. Tylko zauważyłem, że już te lusterko coś źle oddawało. Już było pewnie naciągnięte. Coś tak dziwnie się w nie patrzyło. Ale szczerze mówiąc, pewnie wymiana takiego lusterka do tego popularnego modelu SH125 to nie będzie żaden problem. Więc zamówimy sobie przez Amazona i będzie gitara. Na razie można jechać. Ruszamy. Ewa, gotowa? To proszę Państwa, tankujemy. Słuchajcie, jeszcze nigdy nie tankowaliśmy tego skutera. Co tutaj się leje? Diesla, nie? Wlew paliwo. Hello! Yes. Full? Full. Jednak nie diesla. No i co? Stacja benzynowa. Jeszcze nawet nie wiem, jakie spalanie. Niby to spalanie tych skuterów to jest około 4 litrów na 100 km. Ciekawe, ile tutaj w ogóle wchodzi. 4 litry weszło, ale jeszcze nie było rezerwy. Będziemy kiedyś tam robić testy. Ciach. Ile płacić i jedziemy dalej. Jest full.
Zerujemy licznik. Ogólnie zrobiliśmy, słuchajcie, 100 km już odkąd mamy ten skuter. 100 km, ładnie. Ruszamy. No i przerwa od jazdy skuterkiem. Zatrzymaliśmy się w takiej miejscowości na obiadek. Słuchajcie, tu taka fajna wieża. Nawet nam się trafiła, chociaż szczerze mówiąc nic w tym mieście oprócz tej wieży chyba nie ma. Jest jedzonko właśnie, wjechało. O, Ewa nawet ma paję gorącą. Ja wziąłem takiego kurczaka. Zajadamy się, a później jedziemy jeszcze dalej. Już zrobiliśmy 14 km tym skuterem dzisiaj. Przy takich większych prędkościach trochę ciężko się jedzie, 80, tak jechaliśmy, to no, ten wiatr daje tam ostro, więc tak przydałyby się jednak lepsze kaski, takie, które trochę chronią, ale jakoś dajemy radę. Jeszcze zrobimy kolejne 12 i tam pozwiedzamy trochę. Jakiś szlak ma być, pochodzimy, zobaczymy. Ładna pogoda dzisiaj. Jedę. No i jesteśmy. Fajna miejscówka, zobaczcie. Jakiś szlak tutaj turystyczny, taki można sobie pochodzić. Rybki sobie połowią. Czysta ta rzeka nawet. Jesteśmy na terenie rezerwatu, słuchajcie. Tak to mniej więcej wygląda. Pokażę wam z mapy. Tu płynie sobie ta rzeka. Ebro. Aha, to się tworzyło. Etapy. Tak to wygląda. Kiedyś malutkie to było, się tworzy i teraz tutaj są pola uprawne, bo dobrze nawodniony ten teren jest. Zobaczcie, głównie ryż uprawiają. Fajnie. Idziemy do góry. Na przykład elektrownię nuklearną, którą widzieliśmy wcześniej i byliśmy niedaleko niej. Nasz kamper jest tutaj, przy tym boisku, a my jesteśmy gdzieś tutaj. Na końcu. No mokradła. Ale ptaszków nie było za dużo. Widać na lornetce. Niestety, nie wiem, gdzieś się pochowały. Więcej było ptaszków, jak jechaliśmy skuterem tam właśnie przez te pola. Takie fajne żurawie były, nie? Ogólnie taka jazda skuterkiem to strasznie fajna, ekonomiczna sprawa. Zwłaszcza dla nas, gdzie mamy kampera, który pali minimum 25 litrów na trasie, a takie tutaj poboczne to trzeba wolniej, to z 30 pewnie pali. A tutaj skuterkiem 4 litry, więc nawet 12 km jak teraz przyjechaliśmy, czy nie, jest więcej, jest 20, w dwie strony to jest 40, no to jak spalanie mamy 30, no to tak normalnie byśmy spalili z 10 litrów razy euro 30, no to
trochę by to kosztowało, taka mała przejażdżka nawet w takie głupie miejsce jak to. A skuterkiem prawie że za darmo. Takie niby ptaszki tu można zobaczyć. Ja widziałem chyba tylko te. Albo te. I tego też widzieliśmy. Idziemy dalej. O, słuchajcie, jest jakieś obserwatorium. Właśnie, gdzie można sobie fajnie z lornetką poglądać. Odpalaj lunetę. O, startują. Widzisz je? Zobaczcie, jak tu musi być płytko. Zobaczcie, tylko trzeba mieć swój patyk do odpychania. A, strzelają do kaczek. Łapią je później. Dobra, my wracamy do skutera już. Niestety miał być tutaj taki fajny szlak dookoła. Ale takie błocko, że tam nie będziemy szli. Już tutaj się pojawia błoto. Jesteśmy z powrotem. Kończymy już ten dzień. Tak naprawdę zanim dojedziemy, to już będzie ciemno. Pewnie jakiś filmik dzisiaj, bo naściągaliśmy sobie troszeczkę z wczorajszego internetu wypasionego na telefon. I to tyle. I've had my heart broken in two, but something's different next to you. Jest. Dzień dobry Państwu. Jeszcze dalej na starej miejscówce, ale dzisiaj stąd spadamy, bo kiepska ta miejscówka. Ciągle gra tu jakaś muza, szkoła. Dzisiaj jeszcze spało się spoko, ale przedwczoraj to była jakaś masakra. Zapomniałem Wam o tym powiedzieć. O 4 w nocy podjechał tutaj samochód, mniej więcej w tym miejscu, jak stoimy. I no muzę zaczął puszczać dosyć głośno. Później po 20 minutach, jak przestał muzę puszczać, to zaczęli się tam kłócić babka z facetem. Kłócili się jakieś pół godziny dobre. Później znowu muzę puścili. Zaczęliśmy to nawet obserwować już z Ewą, co tam się dzieje. Ale patrzę, ciągle stoją na światłach, nie? I nie słyszałem, żeby był silnik włączony. No i później stwierdzili, że już odjeżdżają, no i nie mogli odpalić. Więc kara ich spotkała. Później facet się wkurzył i zostawił babkę w samochodzie. No i babka została, zaczęła ruszać samochodem poprzez wrzucenie dwójki i odpalaniem. Wiecie, na samym rozruszniku. Przejechała tak z, nie wiem, 20 metrów. To dobrze, odjechała od naszego kampera. No i potem zaczęła trąbić, to wrócił się facet i zaczęli pchać ten samochód. Więc niezła jazda. A tutaj szkoła. Co dalej? Słuchajcie, dzisiaj odcinek o smart camperze. Pokażę Wam wszystkie te moje zabaweczki, które już porobiłem sobie, czujniki i inne takie rzeczy. Ale zanim do tego wrócimy i przejdziemy, to pierw musimy kupić internet, bo nam się skończył, jak ostatnio Wam wspominałem. 75 giga wytraciliśmy w 3 tygodnie. Troszeczkę za dużo oglądania YouTube'a i Netflixa, więc idziemy po następną kartę. Tego Movistara, 75 giga za 20 euro, kupujemy, instalujemy i zaraz Wam wszystko pokażę. A po drodze jeszcze zejdziemy na market, taki targ, pokupujemy jakiegoś dobrego jedzonka. Ruszamy. La market. I tak jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, tutaj jest restauracja, z której wrzucaliśmy ostatnio odcinki, La market. A my idziemy do marketu. Trochę pusto. Znowu nie trafiliśmy, ale są jakieś warzywka. To może chociaż tyle kupimy. Do zrobienia tego. Chodź, jeszcze podejdziemy tutaj, złapiemy internet i wrzucimy odcinek. No to z tych zakupów w markecie znowu nic nie wyszło. Pojedziemy do większego miasta ogólnie. Tak zauważyliśmy, że w tych małych miasteczkach po sezonie to jest no trochę smutno. Ogólnie bardzo dużo rzeczy jest pozamykanych. Ledwo można znaleźć jakąś restaurację otwartą, żeby sobie coś zjeść. No i tak ludzi jakoś mało.
Więc pojedziemy teraz do większego miasta. Troszeczkę zbliżymy się do Walencji dzisiaj, taki mamy plan. Też lepsza pogoda tam się zapowiada. Bardziej chcemy jechać na południe, żeby troszeczkę jeszcze złapać tego słonka i może cieplejszą wodę i może w końcu się trochę pokąpać. No i taki właśnie jest to plan. Ale na razie wgrywamy kolejny odcinek z darmowego internetu. No i ruszamy po kartę. Sim. A to tu. I jesteśmy. Movistar. Idziemy zamawiać. Teraz to prepaid kart. Prepaid. Kart. La carta, SIM, internet. Jakie to jest porąbane dogadać się z tymi ludźmi. Słuchajcie, no dramat. To, że nie mogła nas zrozumieć, to jedno, ale już później lecieliśmy z tym translatorem, nie? I pisaliśmy jej, o co nam chodzi. I ona mówi, że tego nie zrobi, bo ona nie potrafi i żebyśmy przyszli później. No ja sobie myślę, no jak to jest, no jak to możliwe, żeby ona nie potrafiła zarejestrować nowej karty? Przecież to chyba podstawowa umiejętność takiej pracownicy. No przecież ludzie przychodzą i kupują kartę SIM i rejestrują, no. Ona nie, że mamy przyjść o 5 dopiero. A o 5 to my już chcemy stąd spadać, szczerze mówiąc, to jest beznadzieja, żeby tutaj czekać, więc będziemy musieli jechać do innego jakiegoś oddziału. No dobra, słuchajcie, jednak wkurzyłem się i poszedłem do konkurencji. Wybór padł na Orange, jak widzicie, za 20 euro 35 GB, czyli o połowę mniej tak naprawdę niż to, co mieliśmy w tym Movistarze, ale potrzebuję mieć internet do pracy w tym momencie, więc najwyżej jeszcze gdzieś, jak uda nam się skorzystać z tej promocji, to dokupimy kolejną kartę, nie ma problemu, a ta pójdzie do telefonu. Tutaj na szczęście w Orange babka troszeczkę gadała po angielsku i jakoś się szło dogadać. Zresztą, no co to jest za problem kupić kartę w końcu? Dziwna sprawa, że tam nie mogłem kupić. Dobra, mamy kartkę SIM-a, tutaj mamy nasz centrum dowodzenia. Wrzucamy to do routera. Pyk, pyk, Movistar do śmieci. Teraz bierzemy tą kartę. Pyk i gotowe. Odpalamy. Laptop. Powiem wam, że nie ma to jak mieć właśnie taki router w kamperze swoim i dzięki temu tworzyć sobie własną sieć Wi-Fi, do której podłączysz sobie telefon i śmiga ci internet bezproblemowo. Zaraz się połączymy i zobaczymy, czy to działa. W routerze też zalogować odpowiednio do tej karty, bo ona tutaj, oni mają, widzę, lubią mieć piny. Te szybko musimy tutaj wpisać pin, taki, który zlikwidujemy zaraz, bo nie jest potrzebny. Save. Mamy już wywalony pin. Przechodzimy tutaj do ustawień. On musi sobie zaciągnąć nowe ustawienia, wiadomo, dla tej sieci, bo teraz nie jest Movistar, tylko Orange. Mam nadzieję, że tak się stanie, bo nie zawsze to tak działa, czasami trzeba się troszeczkę pomęczyć tutaj. Widzę, że już załapał. Tutaj mamy te wszystkie dane automatycznie się wgrały. Już nawet widzę, że chyba połączyło mnie z siecią, więc gitara. Co możemy jeszcze ustawić tutaj z takich istotnych rzeczy, żeby... Mamy coś takiego jak traffic, czyli zużycie. To możemy sobie zrestartować w takim razie, skoro mamy nową kartę. Będziemy dzięki temu widzieć, jakie urządzenie, ile zażarło gigabajtów. Wtedy też dobrze wiedzieć, że telefon za dużo zżera, albo na przykład te nasze kamerki. Tutaj dzięki temu też można zobaczyć właśnie, czy kamerki zżerają non-stop internet. Na szczęście już to sprawdzałem i nie zżerają, więc bardzo się cieszę. Zobaczmy, czy w ogóle jest internet. No, proszę Państwa, coś ten Orange taki, kurde, średni. No to jak to tak będzie wyglądało na tym Orange, to trochę słabo. No dobra, może się rozkręca. Dobra, słuchajcie, jest już lepiej, zobaczcie, ściąganie 35. Trochę tutaj pogrzebałem jeszcze w ustawieniach. No ogólnie z takich ważnych rzeczy, co warto wiedzieć, to tutaj jak już macie taki router, to czasami trzeba właśnie ręcznie wprowadzić ten APN. Do każdej sieci jest inny, czasami on się powinien, ogólnie on się powinien automatycznie zaciągnąć, ale czasami to nie działa. W Stanach na przykład no, to nie działało, bo trzeba tutaj podać ręcznie te
APN-y, tutaj czasami jest jakieś hasło, użytkownik. Z fajnych, ciekawych rzeczy jeszcze tutaj jest coś takiego jak czytanie SMS-ów, które przychodzą do Ciebie, więc tutaj mamy skrzynkę i widzicie, są SMS-y, można sobie zobaczyć, jak przychodzą jakieś powiadomienia z tego Orange. No to jeszcze jest opcja na przykład sobie tutaj zaznaczenia i przetłumaczenia tego, jak przychodzi to w innym języku. No to, ja sobie tak właśnie radzę z tym całym internetem w podróży. Takie małe usprawnienia jeszcze, położyłem te peszelki, takie kabelki od kamery, od dwóch kamer, jeden jest tutaj, drugi peszelek tutaj, wkładamy kabelek, słuchajcie, zobaczcie, tak to wygląda, myślę, że lepiej, żeby ten kabel tak nie latał podczas jazdy, zwłaszcza przy większych prędkościach. No i mamy jeden, no i drugi tu zaraz poprowadzimy, jeszcze zrobione, słuchajcie. Ładnie. Dwa kabelki, nie jest jakoś idealnie, ale to nie musi być jakoś ładnie. Będziemy tutaj tak kiedyś robić porządek na tym dachu z silikonem. Jak wrócimy, to zrobimy porządek i wszędzie położymy nowy silikon. Przyjechaliśmy na taki darmowy kemping, słuchajcie, gdzie jest serwis, ale wszystko jest zajęte i nie można stanąć, jedynie trzy serwisy są, trzy miejsca serwisowe, no ale nie można ich zajmować, więc będziemy szukać dalej. A fajna miejscówka, bo nad całym wodą, jak widzicie tam w oddali. Lejemy wodę, zrzucamy ścieki. Woda tutaj, słabe ciśnienie jest, nie? No nic. Boże, tutaj właśnie nie mamy, trzeba będzie gdzieś odjechać. Bo to w ogóle, bo z rana samego gdzieś jechać. No, spróbuj z rana tam się wbić, może z powrotem. Dzień dobry, nowy dzień, słuchajcie. A ja od rana już tutaj szukam miejscówki dla kampera. Bo przyjechaliśmy w takie fajne miejsce, tutaj Castelo, jedno z takich większych przed jeszcze Walencją, Castello można by powiedzieć. No i słuchajcie, są dwa takie fajne parkingi, jeden nawet kemping za darmo, a drugi parking za darmo przy samej wodzie, ale jak widzicie, cały zawalony kamperami. Dwa dni temu też tutaj byliśmy i też był zawalony i myślałem, że z rana podjadę skuterkiem, zobaczę, czy coś tutaj się zwalnia, ale nie. Ciężko, ale i tak nasza miejscówka, którą mamy, zobaczycie, nie jest taka zła, a praktycznie jest w drugiej linii brzegowej, więc czy to jest sens się tak tłamsić jeden na drugim, jeszcze przy takiej ulicy dosyć ruchliwej, no to nie wiem, no, ale tak to wygląda. Przejdźmy jeszcze się przez ten kemping, zobaczmy, jak tam w środku. No, nawalone ostro, ale są takie większe kampery nawet. O, ten to już jest taki bydlak. Podobny z naszego. A tam jest jeszcze drugi rząd. Słuchajcie, tu jest duży autobus. O, ja widzę, że dużo ludzi ma skuterki. A no tutaj nawet po amerykańsku, słuchajcie. Z przyczepką i samochodem. Ekstra. Widzę, że na tym parkingu nawet nie ma możliwości zrzutu za bardzo, ale ludzie sobie chodzą z buteleczkami swoimi i zrzucają tutaj do kratki ściekowej. Tutaj, kanalizacji, na ulicy, tak to wygląda, na takim parkingu.
Jesteśmy na tej nowej miejscówce, o której Wam mówiłem. Ogólnie spoko miejscówka. Jesteśmy już tutaj dwie noce. Tak a propos. I powiem Wam, że przez dwie noce nikogo tutaj nie było. Żadnego kampera, ale dzisiaj widzę, że już dojechały cztery kamperki. Cztery kamperki i tak miejscówka wygląda. No i właśnie dziwna sprawa. Dziwna sprawa, bo tak naprawdę do morza mamy 200 metrów, może 150. Pusty plac, nikogo tutaj nie ma i nikt tutaj w ogóle nie chce przyjeżdżać. Cisza, spokój, daleko od ulicy, tutaj w ogóle mało jeździ samochodów. A to, co Wam właśnie dzisiaj z rana pokazywałem, to jakaś masakra. Pełno kamperów, jeden na drugim, przy takiej główniejszej ulicy. No dobra, do morza masz 50 metrów, czy tam 20 metrów, tu masz 150-200. No ale nieprzespana noc, pełno ludzi i beznadzieja, nie? No i o co tu właśnie chodzi, że ludzie tak cisną, żeby tylko przy samej plaży, nie? I z innymi, czy co? My tutaj dwie noce spokojnie i teraz widzę, że właśnie kampery chyba te, które nie mają miejsca i nie mogą zaparkować, przyjeżdżają tutaj, widzą, że już się robi coraz więcej kamperów, to wiadomo, psychologia tłumu zaczyna tutaj działać i wiadomo, że coraz więcej tu się pojawia już kamperów. Ale sprawdźmy tego w końcu smart kampera może. Pokażę Wam. Chodźcie. No dobra. Okej, no to zacznijmy od, może na początek, słuchajcie, rzeczy, które wchodzą w skład naszego smart kampera, smart home'u. Jakie rzeczy tutaj zamontowałem. Na początek może ta kamera. Kamera 360. Służy do tego, żeby... Robi trochę ta kamera za taki rejestrator, bo jeżeli ustawimy ją właśnie w stronę drogi podczas jazdy, to jest to od razu taki rejestrator, bo wszystko się nagrywa na kartę pamięci, więc nawet w razie jakiegoś wypadku, kolizji, no to mamy to nagrane jako dowód w sprawie. A tak to jeszcze to robi tak naprawdę jako taki system monitoringu, co się dzieje w kamperze, kiedy nas tutaj nie ma. To jedna kamera. Dwie pozostałe za chwilę Wam pokażę na zewnątrz. Dalej, tutaj w naszym centrum dowodzenia, no wiadomo, mamy router, który odpowiada, żeby te urządzenia wszystkie się łączyły, jak gdyby z naszą siecią Wi-Fi. Mamy drukarkę, którą widzieliście. Tutaj ciągle monitoruje ten telewizor, czy rzeczywiście on nie zżera, ale to nie jest w temacie tym. Tutaj zrobiłem troszeczkę usprawnień. Tu jest brama od Xiaomi, która służy do tego, żeby łączyć takie mniejsze urządzenia jak czujnik ruchu, czujnik światła i tak dalej. Mam tutaj taki rozdzielacz na wszystkie urządzenia USB i to wszystko jest podłączone pod jedno tutaj, pod jedne wyjście zwykłe zapalniczki, które zamontowałem. I tutaj mam te stare wyjście zapalniczki, które jak pamiętacie na początku robiłem. Pisaliście, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, bo powinien być bezpiecznik, to może się tam odczepić podczas jazdy, więc no, zastosowałem takie rozwiązanie. Wydaje mi się, że to jest lepsze. Zwłaszcza jest lepsze, bo jak chcę to wszystko odłączyć, to odłączam jeden kabel i odłączone. Lepiej to już teraz wygląda, jak widzicie. Jestem z tego tak na razie zadowolony. Może być z takich innych rzeczy. Mała zmiana czasu. Słuchajcie, przenieśliśmy się w czasie. Taki mały trik. Jesteśmy w innej miejscówce, zaraz Wam pokażę. Jest 5 dni później chyba od ostatniego nagrania, ale tak, słuchajcie, tutaj mamy czujnik temperatury, jeden, to jest nasz salonowy czujnik temperatury, 25 stopni, jak widzicie, czujnik ruchu, kolejny czujnik temperatury jest tutaj, w sypialni. Problem z tymi czujnikami jest to, że nie mają żadnego podświetlania i na przykład w nocy no nie można sobie zobaczyć, jaka jest temperatura. Wtedy trzeba przyświecić telefonem. No ale no, na przykład dzisiaj mieliśmy 17 stopni tutaj. A kolejny czujniczek jest jeszcze tutaj, w łazience. Z kolejnych rzeczy jest jeszcze czujnik światła. Ile wpada światła do kampera? No i jeszcze mamy tak naprawdę telewizor. Słuchajcie, telewizor to też jest jak gdyby część smart kampera, dajmy na to. I jeszcze jest jedna brama, słuchajcie, jest jeszcze jedna brama. To jest kolejna brama. Ta brama jest lepsza niż tamta brama, bo ta jest firmy Aquara i ma wbudowany głośnik i lampeczkę. Zaraz Wam pokażę, dlaczego właśnie zdecydowałem się kupić dwie bramy. Do tego za chwilę wrócimy. Jeszcze jedna z urządzeń, które tutaj mamy, to jest ten oto czujnik otwarcia drzwi. Chodźmy na zewnątrz i pokażę Wam jeszcze te dwie kamery, o których Wam mówiłem.
Na zewnątrz mamy takie kamerki. A, i to jest nasza nowa miejscówka. Jak widzicie, taki kemping za darmo z możliwością serwisu pełnego. To jest pierwsza kamerka, którą już przylepiliśmy sobie na Sika Flex jeszcze w Polsce. Tą kamerkę drugą montowałem jakiś czas temu po drugiej stronie. Taką samą dokładnie. U góry zrobiłem już takie peszle, żeby te kable tam nie wisiały tak brzydko. Lepiej to wygląda. Kable od solara to jeszcze będziemy robić kiedy indziej, ale teraz fajnie się to nam sprawdza. Za chwilę Wam pokażę, jak to wszystko działa w telefonie. Jeszcze z takich zewnętrznych rzeczy tutaj jedną rzecz zrobiłem, a mianowicie dorzuciłem czujnik temperatury kolejny tutaj do tej bakisty, ponieważ ta bakista właśnie w środku tam z tyłu zawiera zbiorniki szarej i czarnej wody. I tutaj postanowiłem, że chcę mieć właśnie temperaturę w przypadku, kiedy by było na przykład tutaj bardzo zimno, no to to jest sygnał dla mnie, że no muszę coś z tym zrobić, bo jeżeli tam mi zamarznie ta szara woda, no to będzie źle, jak wiecie. I właśnie po to jest ten czujnik. Tak chwilę Wam teraz tutaj przerwę to pokazywanie, bo na tej nowej miejscówce pojawiło się coś niesamowitego i muszę Wam to po prostu pokazać. Niesamowity kamper, słuchajcie, dom na kółkach. Takiego czegoś jeszcze w Ameryce nawet nie widziałem. Zobaczcie. Transformers. To jest prawdziwy Transformers. Nasz kamper to jest przy tym nic. Słuchajcie, dwa rozkładane boki i góra. U góry jakiś wielki komin. Tak to wygląda. Szybko zrobimy tylko takie ujęcie i wracamy do tematu, ale musiałem Wam to pokazać, bo po prostu to jest kosmos. To wszystko się rozkłada. Góra, dół, dwa poziomy. Człowiek z Holandii, chwilę jeszcze wczoraj z nim gadałem, jeździ jeszcze tym dodatkowym vanem, na dwie osoby chyba jeżdżą. Od 74 roku w podróży i żyje w kamperach. Sam zbudował podobno tego kolosa. No dobra, i wracając teraz do naszych tutaj systemów. Słuchajcie, to mamy tak, wszystkie już urządzenia Wam pokazałem. Jak widzicie, nie ma tego dużo, tak naprawdę. A teraz pokażę Wam możliwości, jakie jak gdyby daje nam ten cały system. Więc położymy sobie telefon tutaj. No i jesteśmy, słuchajcie. Dobra, próbuję to zrobić tak, żeby Wam nie namieszać trochę, ale jest tego sporo, więc musicie się skupić. Słuchajcie, no dobra, odpalamy. Bez użycia rąk. OK Google, włącz telewizor. OK, włączam urządzenie telewizor. Fajnie, nie? To jest jeden z takich bajerów, kiedy nie mogę znaleźć pilota, to właśnie w taki sposób możemy uruchomić telewizor. Z telefonu można to samo zrobić, tak naprawdę. Kolejna rzecz, którą używamy dosyć często w tym naszym smart camperze, jest udostępnianie ekranu z telefonu na telewizor. I to robimy w taki sposób. I tutaj mamy obraz z naszego telefonu. Wydaje się mało potrzebne, może. Może tylko do jakiejś prezentacji, zdjęcia chcemy pokazać komuś, czy coś w tym stylu, ale nie. Ostatnio zaczęliśmy to stosować właśnie po to, żeby oglądać filmy w taki właśnie sposób. Ponieważ telewizor ma wbudowany smart, czyli mamy Netflixa, YouTube'a i tak dalej, ale to powoduje, że on pobiera jak gdyby nam internet z naszego routera, a że mamy tam włożoną kartę, no to pobiera nam transfer, którego dużo nie mamy, tam 35 giga, 75 giga, zależy. Ale kiedy jesteśmy w restauracji i mamy swoje własne telefony, to możemy sobie pościągać jakieś filmy offline. Na przykład na YouTubie można zrobić coś takiego jak pobrać offline, ale na Netflixie też. Tylko że one się zapisują właśnie na telefon. No i wtedy, kiedy jesteśmy już w domu, udostępniamy sobie ekran z telefonu na telewizor i puszczamy sobie z Netflixa jakiś film. No i super sprawa. Co prawda te offline'owe wersje, że tak powiem, są w troszeczkę gorszej jakości, ale i tak to jest przyjemniejsze oglądanie na telewizorze niż na telefonie lub na laptopie. To jest taka podstawowa funkcja, której używamy dosyć często. OK Google, wyłącz telewizor. Jasne. OK, teraz udostępnię ekran z telefonu i wyświetlę go może właśnie tutaj. OK. No to przechodzimy do aplikacji od Xiaomi, Xiaomi Home. Jak widzicie tutaj mamy tą aplikację i co my tutaj mamy? Tutaj mamy obrazy z trzech kamer i tak naprawdę mamy też wszystkie urządzenia. Mamy trzy kamerki, mamy dwie bramy, mamy czujniki ruchu, czujniki otwarcia drzwi, nasze termometry, nasze czujniki temperatury.
w różnych pomieszczeniach. Tak jak Wam pokazywałem, mamy osobny czujnik w salonie, sypialni, łazience i od zbiornika szarej wody. I zaraz Wam pokażę na przykład taki przykład, można powiedzieć, automatyzacji, którą sobie tutaj zrobimy wspólnie razem dla właśnie tego zbiornika szarej wody, bo tego jeszcze nie zrobiłem, zrobimy to razem. Ale zaczynając może też tutaj od samej aplikacji, jak widzicie, interfejs jest prosty, tutaj naprawdę nie ma jakichś skomplikowanych rzeczy. Można sobie podzielić, gdzie te dane urządzenia przynależą, na przykład można sobie porobić pokoje, że mamy sypialnię i jakie urządzenia są przypisane do sypialni, jakie urządzenia są do łazienki. Na razie mamy mało tych urządzeń, dlatego tylko czujniki są podzielone do poszczególnych jak gdyby pokoi, no a tutaj w ulubionych mamy wszystkie nasze urządzenia. Odnośnie czujników jeszcze pokażę na przykład Wam na przykładzie czujnika tutaj od salonu, jak to wygląda. Tutaj mamy aktualną teraz temperaturę i wilgotność, ale ciekawostką jest na przykład panel do historii, gdzie możemy sobie obejrzeć jak gdyby historyczne dane, co się działo w nocy, jak ta temperatura spadała. Dzięki temu widzę, jaka słaba jest na przykład izolacja w tym kamperze, że w stosunku do temperatury na zewnątrz tutaj ta temperatura dosyć szybko spada, no ale kiedy się uruchamia na przykład piec, no to widzę, że szybko sobie to nadrabia tutaj ta temperatura. Dzisiejsza noc była taka, jak widzicie. Dzisiaj na przykład wypróbowaliśmy sobie nie włączać pieca przez całą noc i jak widzicie, temperatura przez całą noc spadała aż do 8 rano. I tutaj w salonie, dajmy na to, mieliśmy temperaturę 16, o 8 rano włączyłem piec, no i za chwilę już się nagrzało nam do 20 stopni. To samo możemy sprawdzić w każdym innym pomieszczeniu, na przykład w sypialni. W sypialni było troszeczkę cieplej, ponieważ my jako ludzie też wytwarzamy oczywiście temperaturę, więc tutaj minimalnie mieliśmy 17,5 w sypialni i tak sobie tutaj testujemy różnego rodzaju ustawienia też tego naszego pieca. A to wszystko wynika z tego, że piec ten w kamperze, już wspominałem o nim, że to nie jest najlepsze rozwiązanie. Możliwe, że będzie trzeba to wymienić właśnie na chińskie Webasto. On dosyć głośno pracuje, kiedy się załącza i to trochę przeszkadza w spaniu. To samo mamy historyczne dane dla wilgotności. Możemy sobie zobaczyć w całym miesiącu, na każdy dzień, jaka była minimalna, maksymalna temperatura. Tutaj akurat teraz to są dane z sypialni. I tak dalej, i tak dalej. Może ktoś pomyśleć, że trochę głupota jest rozmieszczać czujniki na tak małej przestrzeni w każdym pomieszczeniu, ale ja to robię po prostu tak dla siebie z ciekawości, żeby zobaczyć właśnie jak działa ten piec i tak dalej. Ok, wracając dalej, zobaczmy może kamerki. Kamerki, naprawdę ciekawy temat, super sprawa. Wydaje mi się, że to był strzał w dziesiątkę przy takim kamperze. Głównie chodzi o kamerki na zewnątrz. Fajna sprawa z kamerkami na zewnątrz. Możemy sobie je tutaj uruchomić, zobaczyć obraz, co się dzieje. Możemy wejść do środka takiej kamerki. Tutaj widzicie słuchawkę. To jest ikonka oznaczająca, że możemy tak naprawdę rozmawiać przez tą kamerkę. Kamerka ma wbudowany głośnik, malutki głośnik co prawda, i mikrofon. I na przykład, jeżeli nie ma nas przy kamperze, a widzimy, że ktoś tutaj się szwenda i zaczyna coś robić przy tym kamperze, to możemy się połączyć jak gdyby przez tą kamerkę i rozmawiać do tego kogoś i powiedzieć mu, żeby odszedł na przykład od kampera, bo zadzwonię po policję. Można też ustawić automatyczne nagranie, które jeżeli wykryje jakąś osobę, to samemu się to włączy. To taka ciekawostka. Co jeszcze z takich ciekawostek? Możemy sobie odtwarzać tak naprawdę wideo historyczne. Mamy tutaj kartę pamięci i tutaj możemy sobie zobaczyć, co się działo wcześniej, bo wszystko jest zapamiętywane. I możemy sobie zobaczyć, co się działo w nocy na przykład. Z ciekawszych rzeczy, to jak widzicie, obraz w nocy jest całkiem wyraźny, ponieważ kamera ma podczerwień. Tutaj do tej kamery akurat mam włożoną bardzo małą kartę, więc historycznych danych nie mam zbyt dużo, ale na przykład już do kamerki tej 360 mam włożoną sporą kartę i tutaj mogę sobie obejrzeć już nagrania nawet z ładnych paru dni. Tutaj też fajnie potrafi kamerka pokazać na tej linii czasu, jak widzicie, że wykryła na przykład osobę,
To jest troszeczkę takie niedopracowane, co prawda, ale coś już tam pokazuje. Nie trzeba jak gdyby sekunda po sekundzie odtwarzać nagrania, tylko pokazuje nam, że o, tutaj na pewno jest jakaś osoba. No i zobaczmy, czy to prawda. No i widzicie, to nie jest prawda, ale po prostu wykryło jakiś ruch. Sobie kamper stał, okno było otwarte i coś tutaj wykryło. A tutaj sobie jedziemy. No to na przykład to jest ciekawa sprawa. Ta kamerka też ma wbudowany mikrofon i głośnik, więc też możemy sobie tutaj mówić do kogoś. Jeżeli ktoś jest w środku, to możemy mu powiedzieć, żeby odszedł. Jest to kamerka 360, więc jak widzicie, możemy nią sterować góra-dół, kręcić, więc ona fajnie też nam robi jako rejestrator po prostu podróży. Ustawiamy sobie ją do przodu i wtedy w razie jakiegoś wypadku mamy zawsze dowód w sprawie, gdyby taka sytuacja miała miejsce. No dobra, to tyle jeżeli chodzi o te kamerki. No i są jeszcze te czujniki ruchu. Po co te czujniki ruchu? Oczywiście głównie chodzi o to, żeby to były czujniki, które wyzwalają alarm. Więc mamy tutaj tą bramę, mamy dwie bramy. To dlaczego kupiłem dwie bramy, to wynika z tego, że pierw kupiłem tą bramę pierwszą, która łączy też czujniki po Bluetoothie, ale niestety ona nie ma wbudowanego głośnika i ma bardzo cichy głośnik, i jak włączy się, wyzwoli się ten alarm, to jest bardzo cicho, więc taki złodziej nawet by się nie przestraszył, a może i nawet by nie usłyszał, że coś się tam dzieje. Ta druga brama już ma taki właśnie głośnik i jest dużo głośniejsza, do tego ma lampeczkę, ale z kolei nie można podłączyć niektórych urządzeń po Bluetoothie. Dlatego mam dwie teraz obecnie. Ale da się je tak naprawdę troszeczkę połączyć ze sobą i wtedy, kiedy wyzwoli się alarm z pierwszej bramy, to uaktywnia się też ten głośnik z drugiej bramy plus światełko. Zaraz Wam to zaobrazuję. Tutaj widzicie, to jest właśnie ta druga brama, która ma już lampeczkę. Możemy sobie też tą lampeczkę uruchomić, kiedy chcemy. Co ciekawe, możemy sobie sterować kolorami, mocą, więc to też robi jako taka fajna lampka nocna, gdzie możemy sobie zrobić taki fajny klimacik. A w przypadku, kiedy załączy się alarm, to ona wtedy mryga na czerwono, więc wygląda jakby policja przyjechała, to może odstraszyć troszeczkę złodzieja, mam nadzieję. No dobra, to wejdźmy sobie tutaj w te alarmy i mogę Wam pokazać, że tutaj fajnie można sobie zdefiniować, co tak naprawdę wyzwala taki alarm. Kiedy jesteśmy poza domem, to mam ustawione, że czujnik ruchu, który jest tutaj, ten czujnik ruchu będzie wyzwalał, ale również czujnik otwarcia drzwi będzie wyzwalał nam nasz alarm. Ale w przypadku, kiedy włączymy alarm w trybie uśpienia, no to tylko już czujnik otwarcia drzwi wyzwoli alarm, a czujnik ruchu nie, no bo dajmy na to wstaję do kibla, no to nie chciałbym, żeby ten czujnik ruchu mi uruchomił alarm. Gdyśmy mieli więcej tych czujników, tutaj możemy sobie je odpowiednio ustawić. To wydaje mi się, że to jest fajna funkcja. No i teraz dajmy na to, że uruchamiamy taki alarm. Ja zdefiniowałem sobie własny przycisk do włączenia alarmu, ponieważ dodałem sobie kilka jeszcze dodatkowych automatyzacji, które może później Wam pokażę. No okej, uruchomimy sobie alarm, dajmy na to i pokażę Wam, jak działa alarm w tym kamperze. Po uruchomieniu alarmu musimy odczekać 5 sekund, bo tak sobie to zdefiniowałem. Usłyszałem już właśnie bramę, że się zaktywował alarm. No i teraz, jeżeli się poruszę prawdopodobnie, albo ktoś otworzy drzwi, to się aktywuje alarm. Działa. Włączyła się jedna brama, włączyła się druga brama. Wyłączmy to. Jak widzieliście, uruchomiła się brama jedna, druga, tak naprawdę wszystko tutaj piszczało. Tutaj lampeczki się zapaliły, ale z takich najbardziej ciekawych rzeczy, które nas interesują, kiedy jesteśmy poza kamperem, to jest tutaj te powiadomienie, które dostałem, a mianowicie dostałem powiadomienie o tym, że uaktywnił się ten alarm. I to jest bardzo fajna sprawa, bo kiedy jesteśmy poza kamperem, no to podejrzewam, że te piszczenie i tak by za bardzo nie odstraszyło takiego człowieka, ale my dostajemy na telefon powiadomienie, że właśnie ktoś się wkradł. I teraz w tym momencie ja mogę sobie uruchomić też kamerki, zobaczyć, co tam się dzieje, mogę też powiedzieć wtedy coś może do tego człowieka, może to go bardziej wystraszy, no i mogę przede wszystkim wezwać policję.
Tak samo by było, gdyby drzwi ktoś otworzył, w tym samym momencie włączyłby się alarm, oczywiście. Lampeczkę możemy wyłączyć. Czujnik światła. Jeszcze szybko, na szybko czujnik światła. To jest taki tak naprawdę dodatkowy gadżet, można by powiedzieć. Kupiłem po prostu ten czujnik, żeby pobawić się właśnie w jakieś różnego rodzaju automatyzacje. No i tutaj możemy przejść właśnie do tych automatyzacji. Jest zakładka automatyzacje. Jak widzicie, tutaj mamy różne rzeczy. Na przykład zrobiłem sobie takie włączniki ręczne, w których mogę jednym kliknięciem wyłączyć albo włączyć wszystkie kamery, jeżeli nie chciałbym, żeby one nagrywały, no bo one tak naprawdę wszystko ślą na serwery do Chin, bo w końcu to jest chińskie Xiaomi, no to po prostu wyłączam sobie te kamery i mam spokój. Tutaj w ramach alarmu właśnie sobie też tak dorobiłem jakąś dodatkową automatyzację, żeby te kamery mi się wzbudziły, gdyby były na przykład wyłączone. No i tak teraz z takich automatyzacji zobaczcie, co możemy sobie tutaj porobić. Mam coś takiego jak gorąco w kamperze i mam tutaj taką automatyzację, że jeżeli jest więcej niż 35 stopni w kamperze, to dostaje powiadomienie na telefon. Mamy też odnośnie czujnika, na przykład mogę sobie włączyć to, bo aktualnie troszeczkę mnie to denerwowało, ale mam takie powiadomienie, że jeżeli jest powyżej 43 tysięcy lumenów w kamperze, to oznacza, że prawdopodobnie moje zasłony nie są zasłonięte i wtedy dostaję powiadomienie na telefon: zasłoń zasłony. W przyszłości można by było dorobić oczywiście jakiś silniczek, który by robił to automatycznie i w przypadku, kiedy byłoby tyle i tyle słońca, to wtedy automatycznie by zasłaniało zasłony. Ale trzeba pamiętać, że nie może tego robić podczas jazdy. Więc dodatkowy jakiś jeszcze jeden czujniczek by się przydał, który by stwierdzał, że samochód nie jest uruchomiony. No i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę tutaj zabawa w tej zakładce jest bardzo przyjemna, bo robi się to łatwo. No na przykład dodajmy sobie teraz te powiadomienie, że jeżeli woda zamarza nam w zbiornikach szarej wody, to dostaniemy powiadomienie i włączy nam się alarm, że coś jest nie tak. Okej, no to tak. Tutaj mamy plusik. Dodajemy sobie, jeśli na przykład czujnik, zbiornik szarej wody, temperatura niższa niż określona, niższa niż, ustawmy sobie, że niższa niż 0, jeżeli temperatura będzie niższa niż 0, to wtedy, no na przykład wyślij powiadomienie na urządzenie. OK, zrobiło się. Ale możemy jeszcze, oprócz tego, że wyśle się powiadomienie, możemy jeszcze dodać kolejne coś. I na przykład mając tego huba Aquara Hub M1S, możemy na przykład tutaj Play Design Ringtone, czyli że włączy się jakiś dźwięk. No i tutaj mamy kilka różnych dźwięków, możemy sobie je odsłuchać. O, na przykład ustawmy sobie alarm przeciwlotniczy. To będzie dla nas dobry sygnał, że już temperatura jest nie za ciekawa. No i zróbmy sobie tutaj głośność tego dzwonka na maksa i akceptujemy. No i teraz i tutaj mamy zdefiniowaną tą scenę. Możemy jeszcze sobie dodać, żeby dodatkowo włączyło się światełko na przykład w tej lampeczce. I też możemy ustawić, jaki kolor ma być tej lampeczki. Na przykład zróbmy, że będzie kolor niebieski tej lampeczki. Tu sobie ustawimy tak i ma być na maksa ten kolor. No i już. I teraz akceptujemy to. Stworzyć nazwę jakąś, niech będzie domyślna. No i mamy. Mamy zrobioną nową automatyzację. Słuchajcie, jeżeli temperatura spadnie w zbiorniku tej szarej wody, no to dostanę na telefon powiadomienie i będzie uruchomiony jakiś tutaj alarm. Tak to właśnie wygląda. Jak widzicie, bardzo prosto się to tutaj tworzy. To nie jest tak naprawdę jakiś super smart home. Jak widzicie, ja dopiero się troszeczkę tym bawię, bo można by było zainwestować tutaj w jakieś lepsze rozwiązania na pewno, ale Xiaomi robi całkiem dobry sprzęt za stosunkowo niską cenę. Dlatego postanowiłem właśnie kupić tutaj te gadżety od Xiaomi, te kamerki. Fajne są te kamerki, bo są wodoodporne. Tak naprawdę z tą aplikacją wydaje mi się, że możliwości są dosyć ograniczone. Tutaj nie ma jak gdyby wszystko, co byśmy chcieli sobie stworzyć, jakiejś automatyzacji, ale
tak naprawdę następnym krokiem jest wejście w Raspberry Pi i tam już tak naprawdę możliwości są nieograniczone, można robić wszystko, co się chce. Ja możliwe, że w przyszłości będę się też tym bawił, jak znajdę na to czas. Na razie bawię się takimi właśnie prostymi kwestiami i będziemy to jeszcze tutaj testować. Ja jestem na razie zadowolony z tego. Tak naprawdę za niewielkie pieniądze, bo myślę, że nie przekroczyło to 1000 zł, zamontowaliśmy sobie te urządzonka i mamy tutaj jakąś namiastkę alarmu, jakąś namiastkę monitoringu. Przede wszystkim najważniejsze, że mogę sobie oglądać to z telefonu, więc zdecydowanie lepiej się czuję, pewnie się czuję, kiedy jestem gdzieś dalej, a kamper stoi gdzieś na dziko, w nieznanym miejscu, gdzie nikogo nie ma dookoła, no to fajnie, że mogę sobie zobaczyć, co się dzieje, czy nikt się tam nie dobiera do tego kampera. Można by powiedzieć, że trochę jesteśmy przewrażliwieni, jeżeli chodzi o jakieś tutaj kradzieże i złodziejstwa, ale mieliśmy już taki przypadek w tym kamperze raz. Nie chcielibyśmy, żeby się coś powtórzyło. Zresztą no do tego kampera mam taki już jakiś sentyment. Szczerze mówiąc, no jak wiecie, ci, którzy oglądali ściągnięcie tego kampera amerykańskiego, to było naprawdę spore wyzwanie i spora praca. Nie chodzi tylko o pieniądze, jakie to kosztowało, ale tak naprawdę jaki trud musieliśmy wykonać, żeby go sprowadzić. A dodatkowo, no jest to nietypowy kamper, tak? Trzeba przyznać, że jeżeli gdzieś jedziemy, wjeżdżamy na jakiś kemping, no to wszystkie głowy są zwrócone w naszą stronę. No i pewnie złodzieje tak samo mogą sobie zareagować, więc no wolę mieć tutaj jakiś dodatkowy system monitoringu. Troszeczkę dużo się nagadałem, widzę, i nie wiem, czy mi tutaj to wszystko wejdzie w ten materiał. Najwyżej to będzie długi odcinek. Albo jak kogoś już to znudziło, to po prostu szybciej to wyłączy. Więc no, może dobrze, że opowiedziałem o tym na końcu tego odcinka. Kto wytrzymał do końca, to bardzo fajnie. Dziękuję bardzo za oglądanie i słuchajcie, trzymajcie się. Do następnego i... na razie, hej! A wieczorami, przy nocnym wstawaniu do kibelka, zautomatyzowałem światełko. Zapala się na ruch, kiedy jest już ciemno. Też jest od Xiaomi, jak widzicie, i jest na baterię. Można je odczepić i jest montowane na magnes. Gracias.